Dzisiejsze spotkanie, na którym się tutaj zebraliśmy, jest organizowane przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I dlatego z tego tytułu bardzo mam dużą satysfakcję wszystkich Państwa gorąco powitać. Ze swojej strony mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu wyniesiecie przyjemne wspomnienia i będziecie nas dobrze kojarzyć. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Region Gdańska jest na pewno pełen świetnych firm. Państwo jesteście tutaj tego dowodem. Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy brać udział w przygotowaniu tych nagród. Pozostaje mi życzyć Państwu dalszych sukcesów i życzę sobie i Państwu, żeby było nas jeszcze więcej w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że ten zawód, który nam sprawia mnóstwo satysfakcji, będziemy mogli uprawiać przez kolejne 30, a może więcej lat, tworząc krajobraz tego miasta, Pomorza, Morza Trójmorskiego. Państwo jako ludzi biznesu, jako przedsiębiorcy, to dzięki Wam nie tylko my się rozwijamy, ale dzięki Wam rozwija się nasza siatka połączeń. Rozwój i nasz sukces jest tak naprawdę pochodną Waszego sukcesu. Wyróżnienie to przyjmujemy jako wyraz uznania dla wysiłków całej załogi, bo to właśnie dzięki ich codziennej pracy spółka może funkcjonować i rozwijać się w bardzo trudnym i konkurencyjnym środowisku. Branża rolnicza jest jednym z filarów całej naszej gospodarki. Na sukces całej branży składają się sukcesy poszczególnych jej producentów. W ogóle nie bardzo wiem, co w tej dobie, bo tą nagrodę powinni opierać artyści, sponsorzy, firmy, publiczność, która chętnie przychodzi na imprezy organizowane przez Fundację Przemek Dzieciom. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez te już prawie 12 lat działalności Przemek Dzieciom w najmniejszym stopniu pomogli, przez uśmiech, przez dobre słowo. Wszyscy artyści, wszystkie firmy działają z Fundacją Przemek Dzieciom charytatywnie. Całego świata, proszę pamiętać, się nie da zbawić, ale świat innego dziecka. W Gdyni mamy największy teatr muzyczny w Polsce. Dysponujemy miejscami na widowni, to jest 1070 miejsc, ogromną sceną, załogą 218 etatów. To liczby. To tylko liczby. Do teatru w ciągu roku przychodzi około 250 tysięcy widzów. Dzięki Państwu my się również rozwijamy, bo stać publiczność na bilet do teatru muzycznego. Nie można go dostać. Nasza propozycja repertuarowa jest bardzo bogata. Coraz bardziej rozwijamy się dzięki temu technologicznie, no bo musimy sięgać jakby wysoko,